medycyny chińskiej. Dzień dobry Państwu. W poprzednim już odcinku mówiłem o diagnostyce z pulsu, tak powierzchownie zacząłem języku. Są dwa bloki diagnostyczne w medycynie chińskiej, to znaczy diagnostyka z języka i z pulsu. W ten sposób ustalamy syndromy chińskie. I tu zaczyna się problem. Ja nie widzę na języku naciśnienia tętniczego, ja nie widzę na języku raka żołądka. Ja widzę tylko zmiany, które mogą występować w pewnych syndromach. I teraz Państwu tak spróbuję to mniej więcej obrazowo przedstawić. Załóżmy, ktoś, tam mówiłem w poprzednim odcinku o tym pacjencie, który na wieczór miał bardzo wysoką gorączkę i powiedziałam, że teraz musi już dostać zioła, które go wyciągną z tego zapalenia. Mam na języku język, który jest tak jak malina. Nie ma żadnego nalotu, nie ma nic. Taki bardzo intensywnie czerwony. To jest typowy język ludzi leżących w łóżku, ludzi starszych. Pewnie? I to jest osłabienie in. I teraz ja mam to osłabienie in i to osłabienie in sprawdzam, gdzie ono jest, bo cały język jest taki czerwony. Ale gdzie on jest? Czy w płucu, czy w sercu, czy dotyczy to wątroby? I teraz na poszczególnych pulsach, zaczynam od prawej strony, mniej więcej tak to wygląda i na tym pierwszym pozycji, to ona się nazywa cun, badam płuco. Jeżeli na tym płucu pojawi się puls, który na przykład jest przepełniony albo powierzchniowy, to ja już wiem, że to osłabienie im, które było na języku, pochodzi z płuc. To mi wystarcza, żeby już wiedzieć, że osłabienie im jest z płuc. Teraz patrzę, jaka jest częstotliwość. Jeżeli jest to 6 oddechów, 6 pulsów, 6 akcji serca na jeden oddech, to pacjent ma syndrom gorąca, czyli ma taką tachykardię. I jeżeli teraz ja jeszcze zobaczę na innych pozycjach, że na przykład pacjent ma na pozycji tutaj drugi guan, ma puls śliski, to znaczy się, i to jest taka bardzo stuprocentowa rzecz, ma puls śliski, ma śluz. Czyli u niego jest tak, że on ma od dawna panujący śluz w oskrzelach, co by można było przetłumaczyć jako przewlekłe zapalenie oskrzeli, a teraz miał nową infekcję z nowymi bakteriami, która całkowicie to płuco osłabiła. Ja teraz ten śluz widzę tylko na pulsie, a ja z języku widzę to osłabienie, ale tam pod spodem jest śluz. I teraz ja mu daję leki antybiotyczne, ziołowe antybiotyczne, dostanie na przykład Radix trichoxanthus, czyli co ma belamkandę, czy inne ziółka, które mają potężne działanie antybiotyczne. Jednocześnie odżywiam to in i jednocześnie podaję mu ziółka, które transformują śluz i go odprowadzają. Bo ja nigdy tego człowieka nie wyleczę, jeżeli ja tego śluzu nie usunę. A śluz to jest 50% chorób, 50% chorób wszystkich Polaków. I gdziekolwiek tylko to jest śluz. A śluz to jest po prostu pożywienie. Bo choroby mamy z trzech przyczyn. Albo z oddychania, pewnie, czyli z powietrza, czyli jakość powietrza tu będzie czynnikiem chorobotwórczym, albo z jedzenia, albo mamy jako czynnik emocjonalny, psychiczny. Trzy przyczyny. Naturalnie i teraz tak odpowiednio ten śluz jest, wynika z naszego odżywienia, czyli tu jest ogromna dietetyka. I teraz co ten pacjent? On może jeść tylko konkretne rzeczy. A co ja mam mu dać do jedzenia z takim silnym osłabieniem i gorącym? Nie wiadomo, co mu dać, a ja w medycynie chińskiej wiem. Dlatego, że ten syndrom ma również żywność, bo myśmy ustalili nie tylko czy właściwości farmakologiczne chińskie, nie tylko ziół, ale również potraw. I teraz, jeżeli ja mam takiego pacjenta, to ja wiem, że jemu mogę dać banan. Banan powoduje nawilżanie, wzmacnianie in. Mogę mu podać
inne produkty, które odżywiają in. Bardzo często ludzie ci nie mogą przełykać. Śmietana nawilża i tak dalej, i tak dalej. Także widzicie Państwo, mamy tutaj cały taki zestaw, cały kompleks leczenia. To nie jest tylko podać antybiotyk i czekać, może i modlić się za to, że może przeżyje albo nie. Ja reaguję codziennie, bo jeżeli ja tego pacjenta widzę codziennie, ja wiem, widzę, teraz to ustawienie in spadło, gorączka spadła, ale pacjent słabnie. Zaczyna się zachrztusać śluzem, czyli ma śluz, teraz muszę ten śluz leczyć przede wszystkim. Powiedzmy, ale potem na przykład patrzę, że na pulsie pojawia się puls szorstki. Pewnie pacjent zaczyna mieć kłucie w klatce piersiowej, czyli ma zastój ci i siłę. I ten zastój ci i siłę ja widzę na pulsie i na języku, pod spodem języka. A to jest początek udaru, dlatego że pacjent ma tą krew wysuszoną. On nie ma wody, nie ma nic do przeciwzakrzepowego. No bo kto mu podał, kto wpadnie na to, żeby podać mu środek przeciwzakrzepowy. A jeżeli to jaki? Aspirynę już w tym żołądku takim wyniszczonym i z przewlekłym zapaleniem atroficznym żołądka? No nie za bardzo. A nie ma innego leku. Heparyny tu nie dasz. Heparyna ci niczym nie pomoże. A my mamy zioła, które natychmiast rozpuszczają krew u tego pacjenta. Krokosz barwierzy, szałwa czerwonokorzenna, ligusticum czułankcjom. Całą kupę ziół, które po wypiciu już krew po godzinie czasu jest już, można zobaczyć, że już jest rozpuszczona. Już to zagrożenie wlewu zostało usunięte. Dlatego, że bardzo często po takiej infekcji, jeżeli pacjent już przeżyje, dostaje wylewu i po tym jest sparaliżowany. A jeżeli on ma te powiedzmy 65 lat, to dla niego już jest koniec. Koniec, bo po potężnym, jednostronnym wylewie on już nie stanie nigdy na nogi. To nie jest ogromnym obciążeniem dla społeczeństwa i tak dalej. Czyli pokażcie mi jeden argument, żeby nie uczyć tej medycyny. No jeden. No. Panie doktorze, bardzo interesujące jest to, co pan mówi. Czyli diagnostyka już jest. I to jest dla mnie niesamowite, jak wiele, jaka jest ogromny zakres tej diagnostyki. Co jeszcze wchodzi w zakres medycyny chińskiej? Już powiedzmy po diagnostyce. Mówił pan o ziołach, o akupunkturze. Co jeszcze? No tutaj są... może... No to jest jeszcze, macie Państwo, masaże chińskie, ale to są już takie rzeczy, które nie odgrywają. Wszystko, każdą rzecz. Masz aromaterapię na przykład zapachową, no i masz jakieś coś, co pachnie. A co to jest? Jak? Lawenda. A lawenda, olejek lawendowy. No to olejek lawendowy jest na co? On jaki on jest? Zimny. Działa na płuca, na wątrobę. Dajesz komuś do powąchania, zacznie mu ciśnienie spadać, będzie się uspokajał. Wszystko, co weźmiesz, co zjesz, co zastosujesz, jeżeli przełożysz na medycynę chińską, staje się zrozumiałe. To nie jest tylko naturalnie medycyna chińska, ma przede wszystkim to swoje zielarstwo i akupunkturę. Ale nie tylko, my mamy bańki, my mamy także swoje masaże, tu i na. My mamy inne, na przykład medycynę manualną. Próbowałem wprowadzić jako też element, żeby każdy terapeuta chiński znał elementy chiropraktyki. Teraz właśnie tutaj na wibracjach widziałem pana doktora, jak on się nazywał? Nie wiem. Nie przypomnę sobie. Pan był przy tym. No, w każdym razie był taki lekarz, on pochodzi z Rosji, i normalnie natrawił, ustawiał kręgosłupy i tak dalej. A ja jestem chiropraktyk z wykształcenia z Niemiec. I popatrzałem, no słuchajcie, ja bym nie był w stanie, że tylu ludzi natrawi niewygodnie, by mnie dokonywać na przykład usuwania blokad stawów żebrowo-kręgosłupowych. Czy to można do osteopatii porównać? To jest osteopatia. Osteopatia. Tak. I on to pięknie pracował. Ale ja miałem taką technikę delikatną, bo tu trzeba mieć dużą wiedzę, ale taką technikę, żeby terapeuta chiński nastawiał. Bardzo Chińczycy uwielbiają w Chinach
nastawiania. Jak pracowałem w szpitalu w Zhouzhi, w prowincji Xi'an, to do mnie była 3 razy taka większa kolejka niż do kolegi chińskiego, ponieważ ja bardzo dużo nastawiałem ludzi. Nie, i to bardzo im to się podobało, nie? Żeby pójść do tego zachodniego, bo tam on nastawiał kręgosłupy i to było coś pięknego. To jest też element medycyny chińskiej. Są pewne... Medycyna chińska dopuszcza środki farmakologiczne? Oczywiście, oczywiście. Bardzo fajne pytanie. Bo tak właśnie, proszę Państwa, my mówimy o integracyjnej medycynie chińskiej. Jeżeli ja mam pacjenta, który na przykład ma... No, weźmy tą, ugryzł go ten kleszcz. Ugryzł go kleszcz. I już na drugi dzień widzi, że jest zaczerwienienie i pojawia się ten rumień taki okrągły, ta erytema, pewnie taki rumień okrągły, pierścieniowaty, czyli mam już duże podejrzenie, że tam jest reakcja zapalna. Toksyn, które zostały, nie toksyn, tylko bakterii, czy tam wirusów, które zostały wprowadzone. I teraz tak. Jeżeli ja nie wiem dokładnie, jakie zioła działają na borelię. Borelię znamy od niecałych, właściwie praktycznie 10 lat, bo wcześniej to było takie nic. Także my nie wiemy. Ja nie wiem, jakie borelie. U Chińczyków borelioza nie słyszałem, żeby występowała. Ja nie wiem, co mam mu dać. Pacjenta mam ukąszonego przez owada. I medycyna zaleca w tym przypadku podanie antybiotyku. I proszę Państwa, przed 10 laty ja byłem jedynym lekarzem w Niemczech, który przy każdym rumieniu pisał pacjentowi tetracyklinę albo doksycyklinę. I pamiętam, że jeden lekarz doniósł mnie do izby lekarskiej i musiałem się ciężko tłumaczyć, że lepiej podam pacjentowi doksycyklinę, niż mam czekać, aż się pojawi borelioza. No i to izbie lekarskiej wystarczyło, ale do tego stopnia. Teraz lekarze muszą, ale znowu, jak to się brzydko po polsku mówi, pała jest przegięta na drugą stronę. I pacjent dostaje 4 miesiące antybiotyk. A to już nie jest normalne. Pewnie, ale to nie jest moje piwo. Ja za to nie jestem odpowiedzialny. Ale ja czekam u tego chorego. Ja mu najpierw daję antybiotyk, bo mam zabezpieczenie. W przeciągu tych 7 dni antybiotyk będzie już we krwi za 2 godziny. On zacznie zabijać tego zarazka, który tam jest. Co mi ten antybiotyk uszkodzi? Nic. Lekarz, terapeuta chiński i różni się tym od innych, że on myśli logicznie, myśli normalnie, nie myśli schematami narzuconymi. I ja czekam teraz, aż pojawi się syndrom chiński. I teraz tak, przy ukąszeniach najczęściej dochodzi do tak zwanego syndromu toksycznego, gorąca. Ten syndrom w przypadku ukąszenia żmii jest już za nie godzinę czasu. Wówczas ukąszenie żmii albo szczepionka, albo zioła chińskie. Nie masz żadnej innej szansy. Ale ogólnie jest co? Spowolnienie przepływu krwi. Czyli jak mam taki okład, no weź, jest czerwień, czyli jest gorąco. Daj siadłe mleko na to, połóż siadłe mleko. Okłady z lodu raczej nie. Ale siadłe mleko, działanie przeciwzapalne, bardzo fajne, lokalne i tak długo, póki nie mam syndromu chińskiego, leczę go środkami takimi ogólnymi. Ale już dostaję antybiotyk. Ale jak już mam syndrom i pokazuje się, że pacjent zaczyna mieć syndrom toksycznego gorąca, wówczas on dostaje ziółka odpowiednie. Ten antybiotyk mógłbym już po tygodniu przestać, ale wymagane 14 dni, a niech sobie bierze 14 dni. Jeżeli by powstała przy tym jakaś grzybica przewodu pokarmowego, to ja mu dodam dodatkowo tarczycę bajkalską i każdą grzybicę, każdą kandydiazę usunę z przewodu pokarmowego. To jest ziółko, to jest 3 razy silniejsze od nystatyny pewnie. I teraz ja już mam syndrom i już leczę dalej ziołami chińskimi. Potem, jeżeli się wytworzy postać na przykład stawowa, kiedy pacjent ma zapalenie stawów,
no to już wówczas jest klapa w medycynie chińskiej, bo nie wiadomo co robić. W międzyczasie lecząc chorych zauważyłem na przykład, że wierzba wawrzynkowata, kora z wierzby, jest świetnym lekiem nie tylko przeciwzapalnym w reumatyzmach, ale także w reumatyzmach pochodzących od boreli. I to jest medycyna chińska, gdzie przeciętny lekarz, taki sobie lekarz powiatowy, on jest naukowcem, on jest kandydatem na Nagrodę Nobla, bo on wymyślił jakiś lek, jakieś ziółko z logicznego, bo na zwierzętach udowodniono, że to jest działanie przeciwzapalne, on to zastosował i to się w praktyce potwierdziło. Panie doktorze, ja mam taką propozycję. W następnym, trzecim odcinku porozmawialibyśmy o takich praktycznych pana zaleceniach, czy powiedzmy no, tych najczęstszych infekcjach, czy stanach chorobowych, jakie są w naszych organizmach. Za ten odcinek bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję również państwu. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, lajkujcie, piszcie komentarze i zapraszamy na trzecią część. Dziękuję. Proszę.